Coraz częściej w debacie politycznej słyszymy takie określenie ruski agent i to tak nazywa się człowieka, który nie zgadza się z tą oficjalną linią państwową, polityczną, nie zgadza się na pewną poprawność polityczną, czy ten dyskurs, który mamy w sojuszu z Ameryką. Tymczasem okazuje się, że amerykańskie koneksje z Rosją radziecką, z bolszewizmem, z komunizmem, czyli z tym wszystkim, czego naprawdę nienawidzimy, są spore. Czy mógłbyś jakoś przybliżyć troszkę ten temat ludziom, którzy być może nie zdają sobie sprawy, jak silny wpływ był komunistów na Stany Zjednoczone Ameryki? No więc może ja zacznę od tego. No, wpływy, proszę Państwa, były ogromne i te wpływy sięgają, można powiedzieć, jeszcze ostatniej dekady XIX wieku. I te wpływy rosły i proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że nie tak dawno, bo to był rok 1939, no nomen omen, dla nas, w 1939 roku, kiedy myśmy się wykrwawiali, to w Stanach Zjednoczonych doszło do największego zjazdu komunistów amerykańskich w Chicago. Wynajęto do tego celu największy stadion, jeden z największych na świecie, w Chicago. Ustawiono w centrum, przy podium, ogromne podium, przy którym występowali mówcy, ustawiono przy podium, proszę Państwa, ogromną, monumentalną twarz Lincolna, jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Po lewej stronie twarzy Lincolna była mniejsza, jakieś pięciokrotnie mniejsza twarz Włodzimierza Ilicza Lenina, a po prawej stronie twarz Józefa Wissarionowicza Stalina, Dżugaszwili, tak zwanego Stalina. Także proszę Państwa, to wszystko jest dostępne, o tym można przeczytać. Państwu się wmawia obrzydzenie do święta 1 maja, prawda? Polacy brzydzą się 1 maja. No to państwo, proszę Państwa, brzydzicie się Amerykanami, bo 1 maja nie pochodzi z Moskwy, z Rosji, radzieckiej czy jakiej tam. 1 maja święto, proszę Państwa, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i również z miasta Chicago. Pochód pierwszomajowy, proszę Państwa, nazwijcie mnie trolem putinowskim, nie wiem, agentem Trockiego, kogo tam jeszcze, proszę Państwa, od prawdy nie uciekniecie. Ja Wam jedyne, co mogę powiedzieć, to prawdę. Wy się przed tą prawdą możecie bronić, możecie mnie za nią nienawidzić, możecie mnie za nią opluć, ale to są fakty. Pierwszomajowe święto, które nam się obrzydza jako komunistyczne, nie pochodzi z Moskwy, tylko z Chicago, ze Stanów Zjednoczonych. Flaga czerwona, symbol komunizmu, proszę Państwa, po raz kolejny, nie ma na to 100% dowodów, ale wielu ludzi nauki o tym mówi. Flaga ta powstała jako symbol komunizmu, czerwona flaga, z flagi białej, z kawałka białego prześcieradła, niesionego przez robotników amerykańskich, proszę Państwa, i po tym jak policja z Gwardią Narodową zaczęła strzelać do protestujących, strajkujących robotników w Stanach Zjednoczonych, powstały kałuże krwi, jak możecie sobie wyobrazić. Umoczono tą białą flagę oznaczającą pokój, pokojowe zamiary strajkujących robotników, umoczono ją w robotniczej krwi i tak powstał symbol komunizmu. I ten symbol, proszę Państwa, nie pochodzi z Moskwy, z Leningradu, Stalingradu, z Piotrogradu, czy jak tam Państwo nazwiecie jakiekolwiek miasta w byłym, nieżyjącym już Związku Radzieckim, czy w dzisiejszej Rosji. Uświadamiam Państwu, symbol komunizmu, komunistycznej flagi pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Tak samo jak Państwu uświadomię, jestem przekonany i mam nadzieję, że o tym wiecie, że idea komunizmu nie wywodzi się z Rosji, tylko z Wielkiej Brytanii, od pana Marksa i pana Engelsa, który rozwinął idee marksistowskie. Także proszę Państwa, idee pochodzą z krajów, można powiedzieć, hardkorowo kapitalistycznych. Nami się manipuluje. Nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek słyszeli, jest coś takie jak Tavistock Institute w Londynie. Serdecznie zachęcam Państwa do przestudiowania historii i celów działania tego instytutu, bo to jest fascynująca historia. Dowiecie się stamtąd między innymi, proszę Państwa, że takie badania jak eugenika i tak dalej, to było wszystko zaplanowane przez elity brytyjskie, elity anglosaskie, celem kontroli bądź wyniszczania w konkretnych celach społeczeństw europejskich bądź afrykańskich, tudzież innych, na które akurat tak się zdarzyło, że elity brytyjskie czy po prostu judeo-amerykańskie, judeo-anglosaskie, jak ja je to określam, nakierowały swój cel. To są fakty, proszę Państwa.
I nazwanie kogoś rosyjskim trolem, czy putinowskim trolem, czy w jakikolwiek sposób zagłoszenie tych faktów, które są ogólnie dostępne nawet na Wikipedii, w najbardziej prymitywnych książkach o historii i opracowaniach naukowych dotyczących tego czasu, okresu i historii, no jest po prostu obnażaniem państwa ignorancji i państwa nienawiści do prawdy historycznej, do faktów. I proszę państwa, zaręczam państwu, że im mocniej będziecie się państwo bronić przed prawdą, tym gorzej na tym wyjdziecie, dlatego że prędzej czy później staniecie się ofiarami nie tylko własnej niechęci do faktów i do prawdy, ale przede wszystkim ofiarami ludzi, którzy wiedząc, że wy jesteście łatwymi celami do manipulowania, ludźmi łatwowiernymi, którym można narzucić sposób myślenia i ludzi, którzy mogą odrzucić prawdę i fakty, staniecie się ofiarami cynicznych polityków, cynicznych liderów i cynicznych wilków w owczej skórze. Powracając jeszcze na chwilę do Stanów Zjednoczonych, po raz kolejny zaznaczę państwu, że w Stanach Zjednoczonych od Czechów odkupiono za bardzo pokaźną sumę dolarów amerykańskich, odkupiono coś, co Czesi chcieli wyrzucić, przetopić bądź wyrzucić po prostu na śmietnik. Ale wpadli na pomysł, że jak mamy to wyrzucać, a to bardzo dobrze wykonany pomnik, stwierdzili, że spróbujmy to sprzedać. I proszę państwa, jest to pomnik Lenina, który stał kiedyś w Pradze w Czechach. Kupiec się znalazł. Stanach Zjednoczonych, proszę państwa, nie w Związku Radzieckim, już nie żyjącym wówczas, w dzisiejszej Rosji. Nie. Nie, proszę państwa. Kupiec się znalazł nawet nie w kraju pochodzenia Lenina, ani w kraju pochodzenia Stalina, w Gruzji. Nikomu tam do głowy by nie przyszło kupowanie pomnika Lenina, czy sam Stalina. Amerykanie, proszę państwa, kupili, tak, i postawili sobie w centrum Seattle. I stoi, i dbają o niego. Tak, Amerykanie, ja sam na własne oczy widziałem, jak robią sobie zdjęcia z flagą amerykańską na ramieniu, podchodzą, przytulają się do nóg pięciometrowej statui Lenina. Proszę państwa, otwórzcie sobie oczy. Ameryka nie jest krajem wolności i demokracji. Nigdy nie była i nie jest. Dziś to wzmiankowałem i powtarzam. Słyszałem głos, że no... Dobrze się stało, demokracja zadziałała w Stanach Zjednoczonych, bo wygrał Trump. Otóż nie, proszę państwa. Bogu dziękować, mam nadzieję, że to Polakom i Polsce wyjdzie na dobrze, mam taką głęboką nadzieję, że wygrał Trump i my na tym skorzystamy jako naród, bo z tego, co on mówił, jeśli to nie były tylko puste słowa, jeżeli nawet 10% z tego on rzeczywiście wierzy w to, co mówi i rzeczywiście ma to na sercu, no to będziemy mieli drugiego Kennedy'ego, proszę państwa. I oby nie skończył tylko tak jak Kennedy, bo Kennedy naprawdę kochał Polskę i był to jedyny dotychczas naprawdę kochający i szczerze podziwiający polskość i Polaków prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. Polecam państwu przemówienie, które wygłosił, jeśli dobrze pamiętam, w Cleveland, gdzie po polsku wypowiedział słowa „Jeszcze Polska nie zginęła”. Prezydent Kennedy wypowiedział te słowa. On naprawdę kochał Polskę i Polaków. Powiedział to w Dzień Pułaskiego, obchodzony dosyć hucznie wówczas. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba było Cleveland. Więc powracając jeszcze na chwilę do pana Trumpa. Jeżeli on rzeczywiście miał w sercu i na umyśle to, co mówił, to my na tym tylko skorzystamy. Natomiast jeżeli będziemy zapatrzeni na Stany Zjednoczone i oczekiwać od Stanów Zjednoczonych tego, czego tam nie ma, to się po raz kolejny rozczarujemy. Proszę państwa, demokracja nie zadziałała w Stanach Zjednoczonych, bo z bólem serca oświadczam, że pani Hillarzyca Clinton, czyli caryca Hillarzyca, jak ja to ją określam, wygrała, proszę państwa. Jeżeli by przeliczać głosy indywidualnie oddane przez obywateli amerykańskich w tych wyborach, jakkolwiek te głosy rzeczywiście trafiły do urn czy w systemie elektronicznym, gdzie większości ludzi głosują elektronicznie, jakkolwiek by je przeliczać, czy one były sfałszowane, czy podrzucone, czy nie wiem jak, jeżeli by patrzeć tylko na liczbę głosów, wygrała pani Hillary Clinton, otrzymując około 150 tysięcy głosów więcej niż pan Donald Trump. Więc demokracja nie zadziałała, proszę państwa. Zadziałał system amerykańskich wyborów prezydenckich, który jest systemem wyborów pośrednich, a nie bezpośrednich, tak jak w Polsce. I Bogu dziękować, bo jakkolwiek nie jesteśmy pewni tego, co zrobi Donald Trump, możemy być pewni jednego. Gdyby pani caryca Hillarzyca doszła do władzy, mielibyśmy tylko wojny,
kolejne destabilizacje krajów, kolejne trupy i kolejne nieszczęścia. I jestem przekonany, że tym razem dotknęłyby te nieszczęścia również i naszego kraju. Ponieważ jej plany co do Polski i co do tej części Europy były dosyć wyraźne. Mieliśmy być po prostu mięsem armatnim, mieliśmy być nie sojusznikiem, tylko rozjusznikiem w jej rozgrywkach z Putinem, z Rosją putinowską.